Cześć, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj gitarę, której jakość w stosunku do ceny jest wręcz niemożliwa, a o tym, ile ona kosztuje, w jakich granicach się plasuje, opowiem Wam dopiero później, bo nie uwierzylibyście mi na słowo, że tak to działa, jeżeli nie zagrałbym na niej chociaż paru dźwięków. Dobrze, modelem tym jest Washburn WS300H w wersji white, czyli białej. Bardzo lubię biały kolor. Biały kojarzy mi się zawsze, nie wiem dlaczego, z profesjonalizmem. Miałem mnóstwo białych gitar i do dzisiaj mam do nich sentyment. I obecnie posiadam dwie białe gitary. Jeżeli kiedyś miałbym sobie w przyszłości zamawiać jakąś sygnaturę, co się pewnie nie zdarzy, to pewnie byłaby w kolorze białym. Ale o instrumencie. Moi drodzy, korpus klasyczny Stratocaster, główka jak w gitarach typu Nuno Bettencourt, czyli artysty z zespołu. No, z jakiego zespołu jest Nuno Bettencourt? Poszukajcie w necie, może Wam się spodobać. Jeżeli nie znacie, to zapraszam. Nuno Bettencourt i znajdziecie zespół. Specjalnie Wam nie powiem nazwy, żebyście poszukali i posłuchali trochę dobrej gitarowej muzyki. Biały korpus, wykonany z topoli, zakręcony na cztery śruby typu Bolton. Do tego gryf wykonany z klonu, tak jak w Fenderach, pręt do wewnątrz i przekładka tutaj, żeby zakleić ten pręt. Jest z jednego kawałka klonu, bardzo ładnie się prezentuje. Jest wykończony w takim żółtym, vintage'owym klimacie i pomalowany w satynie. Do tego podstrunnica. Na początku złudnie myślałem, że jest to palisander. Ale doczytałem, że nazywa się ten rodzaj tworzywa tudzież drewna Alternative Engineered Wood, więc nie mam pojęcia co to jest, ale normalnie pod względem dotyku, zachowania i tego jak widzę jak progi są nabite, no tutaj po prostu jest to drewno przypominające mega palisander. Markery kropki, struny osadzone dobrze w siodełku, dość nisko, klucze olejowe. I ogólnie duży napis Washburn Soundmaster na główce. Soundmaster to też nazwa tego humbuckera, który tutaj się znajduje. Dodatkowo mamy dwa single. Taki klasyczny super strat do rockowizny. Bardzo dobrze gra na czystym kanale, szczególnie tutaj w tym układzie tych dwóch singli. To jest mistrzowski po prostu tutaj sound i powiedziałbym, że nie odbiega od bardzo grubych gitar. Reszta brzmień jest bardzo satysfakcjonująca. Naprawdę bardzo pozytywnie mnie ten instrument zaskoczył. Gryf to C, bardzo przyjemnie leżące w dłoni. Ludzie lubiący Fendera będą zachwyceni, ale ci, którzy lubią pograć szybciej, też będą zachwyceni, ponieważ radius jest tutaj naprawdę sportowy i można bardzo obniżyć akcję i pobiegać sobie po tym gryfie. Naprawdę gitara nie wygląda na kwotę, która opiewa u nas w sklepie około 400 kilkudziesięciu złotych. Dlatego zapraszam Was, póki taka cena jeszcze tutaj widnieje. Link macie poniżej. Posłuchajcie sobie, jak gra ta gitara i zaraz skwitujemy to. Thank you.
Co powiecie o tym washboardzie? Jak wam się podobał sound? Sound nagrany na mikrofon na Bosie Nextone, prosto po prostu po linii do programu DAW, na mikrofonie SM57. Nic nie trzeba więcej. Na upartego ta gitara załatwia temat naprawdę na grubo. Przy okazji zapoznajcie się z Bosem Nextone, ponieważ brzmi jak fachowa lampa i odczucia gry na nim są również jak na lampowym wzmaku. Dobrze, zapraszam was do zakupów. Wejdźcie do nas na stronę, mamy kilka rodzajów tych gitar. Pod spodem, jak wspomniałem wcześniej, macie link do konkretnie tego produktu. A ja was zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do zadawania pytań. Bądźcie z nami. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!